Argentyną i Norwegią. Nie, będzie się przygotować na pewno tak jak do meczu z Hiszpanią czy Angolą. Na pewno nie odpuścimy. Idziemy spokojnie, ten mecz przyjdzie. Angola to był trudno przeciwnik, bo przez pierwszy kwadrans było dużo takiego chaosu, nerwów i dużo też indywidualnych błędów. Dokładnie, to właśnie sprawę z tego, że to będzie bardzo ciężki i zacięty mecz. Pamiętaliśmy mecz z Angolą przez 5 lat, kiedy wygrałyśmy, ale to była wygrana inną bramką. To bardzo zacięte i wyznane, zdawało się sprawę, że Angola postawi bardzo wysoką poprzeczkę. Każdy chce wygrać, każdy chce awansować i my już się powitamy. To my też musimy zdjęć. Jak wygląda takie typowe dzienie Aliny Wojtas tutaj w Serbii, bo my wiemy, co się dzieje na meczach, po meczach jesteście na konferencjach prasowych, a co robicie w tych godzinach poszukiwania na wielkie zawody? No to nie jest to przede wszystkim taktyka, można to tak, nie jest to oglądanie, analiza, Simone, rozmowy z trenerem, no i odpoczynek. No i dzisiaj jedzenie dobre, bo tam widziałem, że na początku były jakieś drobne uwagi. No jak widać dzisiaj dało to dobry efekt i miejmy nadzieję, że to nam też pomoże zagrać dobrze w kolejnych spotkaniach. Trzymajcie się. Na pewno będziemy. Dziękujemy. To była Alina Wojtas.